Jesteśmy w trakcie ogólnopolskiego zjazdu młodzieży ewangelickiej, który odbywa się już po raz 48. co roku w innym polskim mieście, tym razem właśnie w Ostródzie. Dlaczego w Ostródzie? No przede wszystkim dlatego, że sam jestem tutaj proboszczem parafii ewangelickiej w Ostródzie i postanowiliśmy wraz z Radą Parafialną zaprosić młodzież naszego kościoła do Ostródy, żeby mogli poznać nasze piękne miasto, poznać nasz region, można powiedzieć wręcz matkę kościoła ewangelickiego, bo przecież Mazury to kolebka światowego luteranizmu. Chcieliśmy pochwalić się naszą tradycją, naszą kulturą, naszym dziedzictwem tutaj na Mazurach. Tematem tegorocznego zjazdu jest odpowiedzialność. Wiadomo, że to jest bardzo obszerny i trudny temat, ale każdy z nas, czy chce, czy nie chce, jest odpowiedzialny, ma żyć odpowiedzialnie. Żyjemy w takim świecie, że ta odpowiedzialność jest spychana na innych, ale Ewangelicy szczególnie kładą nacisk na to, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za innych. I te obszary odpowiedzialności są bardzo szerokie, bardzo duże. Możemy powiedzieć o odpowiedzialności naturalnej, ale także o odpowiedzialności takiej dotyczącej konkretnego zawodu, konkretnego zajęcia. Odpowiedzialność społeczna, bardzo szerokie zagadnienie, ale generalnie odpowiedzialność powinna się przede wszystkim odnosić do szacunku do drugiego człowieka, do przedkładania swojego dobra nad dobro innych ludzi i podejmowanie decyzji w kontekście nie tylko własnego sumienia i nie tylko własnego sposobu myślenia, ale też należy przewidywać konsekwencje swojego działania, swojego myślenia, swojej pracy. Przyjechaliśmy tu, żeby spotkać się z osobami w naszym wieku, które są tego samego wyznania, bo tak jakby w naszej miejscowości nie jest nas tak dużo i nie możemy się wszyscy poznać i tak jakby razem tu celebrować, porozmawiać o naszej wierze i poznać fajne tematy, bo naprawdę dzisiaj były fajne wykłady. Byłyśmy na warsztatach z wolontariatu i z rodziny i dowiedziałyśmy się, że właśnie można wyjeżdżać na zagranicę, pomagać ludziom i bardzo fajna rzecz, także nie wiedziałam o tym wcześniej na przykład. Pracuję dla Diakonii Polskiej z siedzibą w Warszawie. To jest taki odpowiednik Caritas Polska, tylko w kościele luterańskim. I diakonia ma taką możliwość, żeby wysyłać albo gościć, czy koordynować projekty wolontariatu międzynarodowego. I w takich projektach no, nie ograniczamy się tylko do członków kościoła luterańskiego. W takich projektach może wziąć udział każdy, kto chce, kto ma motywację, kto ma też na tyle chęci przygody, żeby wyjechać na kilka miesięcy za granicę, bo projekty, które prowadzimy, są tylko długoterminowe, czyli to w praktyce oznacza 9 do 12 miesięcy za granicą. Najwięcej projektów można znaleźć w takiej działki socjalnej, czyli to będzie praca w domach dziecka, w szkołach, przedszkolach, w szpitalach, w jakichś domach opieki dla osób niepełnosprawnych i to fizycznie i intelektualnie, w domach seniora, więc cały pakiet programów takich właśnie socjalnych, gdzie wolontariusz może przez swoją pracę wesprzeć regularne działania takiej organizacji. Ale mogą się znaleźć też projekty o charakterze edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, więc no, jest z czego wybierać. Wszystkiego dobrego przede wszystkim, Bożego błogosławieństwa dla wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur.